Waldemar Pomiński zakwestionował m.in. to, że przy utwardzonej części pola budowany jest jakikolwiek dom. Mówił również, że błędnie podane wyliczenia ponad 2200 metrów dotyczących drogi nie były urzędniczą pomyłką. Ja twierdzę, stawiam taką hipotezę, może w ten sposób, że ten kosztorys został dopasowany, robiony przy biurku, dopasowany do kwoty, która była w budżecie. Było 20 tysięcy na tą drogę, więc zrobiono kwotę 19 999,80 groszy. To nie jest 19,900, jak wójt mówił, tylko 20 groszy brakuje, żeby czasem nic w gminie nie zostało z oszczędności. Proszę Państwa, nie można też powiedzieć, ja tą kartę powierzenia oczywiście mam, że można dokonać też pomyłki w zakresie. Jeżeli w cyfrze to jeszcze, to w zakresie. W zakresie pisze wyraźnie. Wyrównanie i utwardzenie drogi wewnętrznej numer 212/13 w Dobrzelowie. Równanie i korytowanie drogi na odcinku 2270 m kwadratowych. I bardzo ważne, podbudowa, czyli coś, co wiąże tą drogę z gruntem, o grubości 5 cm zmieszanek mineralno-bitumicznych. No jak się można było tu pomylić? Tu nic takiego nie zostało wykonane. Nawet na tej części drogi też nie było tutaj wykonane, jak mówię już po fakcie, ponieważ tutaj jest na trawę przywiezione trochę czarnoziemu i to jest przykryte destruktem, nierzędnymi mieszankami mineralno-bitumicznymi, co potwierdziła kontrola, ja nie znam aktu oskarżenia, ale byłem tutaj, jak byli eksperci wynajęci przez prokuraturę, oni to rozkopywali i na pewno to w tym akcie gdzieś w uzasadnieniu będzie, tak naprawdę. Więc jest to kolejna, że tak powiem, nieprawda, że chodzi o prosty matematyczny błąd. Następna nieprawda, wójt mówi, że wykryty ten błąd został już przy pierwszej próbie odbioru. Otóż to też jest nieprawda, bo nie było żadnych prób odbioru, tylko był jeden odbiór. Odbiór w dniu 29 lipca. Przy czym powierzenie nastąpiło 14 lipca, czyli bardzo szybko tutaj zadziałano na tej drodze. No, trudno, że tak powiem, żeby nie, jak nic nie zrobiono. Natomiast zgłoszenie do odbioru było przez spółkę przedstawione dopiero 2 sierpnia. I co pisze w tym protokole? Potwierdza się cały zakres. Od ogółem do zapłaty 19 999,80, jakość wykonanych prac dobra, uwagi brak, zapłacić i już. To o jakiej próbie możemy mówić? Proszę Państwa, tu jest kluczowa też sprawa, te dwa dokumenty, ponieważ jak ja wszedłem w posiadanie tych dokumentów i byłem bardzo zdziwiony, że tu nic nie pasuje, ani droga nie jest zrobiona, ani metry się nie zgadzają, nic nie pasuje, więc pytałem, czy to rzeczywiście są dokumenty dotyczące tej drogi i czy są wszystkie. Zapewniano mnie, że tak i to są wszystkie dokumenty. Więc ja je później oczywiście skserowałem, no i wykorzystałem, tak jak Państwo wiecie, tutaj do zgłoszenia do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa. I tutaj jest pytanie o tak zwany aneks, ponieważ później się pojawił aneks do tej karty powierzenia. Z dnia 1 sierpnia, o czym wiem z protokołu Rio i zaraz do niego wrócę. Otóż jeżeli byłby taki aneks od samego początku, to pytam, dlaczego nie miałem go przedstawionego i gdzie on był, a nie z dokumentami dotyczącymi tej drogi. Po drugie, pamiętacie Państwo konferencję prasową moją, krótki briefing, przed złożeniem w prokuraturze tych dokumentów, po którym pani rzecznik Kępa zrobiła konferencję prasową, na której Państwo byliście i zadawaliście pytanie o te 2270 i pamiętacie Państwo mgliste, pokrętne tłumaczenia pani rzecznik, jak się liczy drogę z rowami, schodnikami, można tak, można inaczej. To trącało o śmieszność tak naprawdę. Podczas gdy powinna powiedzieć wtedy, przecież przygotowała się do tej konferencji, że proszę bardzo, to jest pomyłka, jest taki aneks,
I oczywiście nie przedstawiono panu Płomińskiemu, ale on jest i proszę mnie o to nie pytać, bo sprawa została wyjaśniona. Waldemar Płomiński odniósł się do zakresu prac i metrów wykonywanych robót, jak twierdzi, zarówno do jej wielkości, jak i aneksu do umowy, w którym zmniejsza się zakres prac związanych z drogą, uwagi miało między innymi dwóch radnych kontrolujących tę inwestycję. Powołuje się również na zastrzeżenia, jakie odnośnie tej inwestycji miała Regionalna Izba Obrachunkowa. W dniu 1 sierpnia 2016 roku zamawiający sporządził kosztorys powykonawczy i tak dalej do drogi o powierzchni 2270, zmniejszył tą powierzchnię do 560 m2. Spowodowało to zmniejszenie nakładów finansowych z kwoty 19 999,80 do kwoty 7616, czyli te roboty budowlane związane z naprawą drogi zostały teraz już wycenione na 7616 zł i być może tu jest sprawa, że prokurator mówi, że to zostało przepłacone dwukrotnie, a nie dwukrotnie poszedł przelew. Przy czym jaki tu dalej zastosowano zabieg? Mimo tego spółka wystawiła fakturę na kwotę równą cenie ustalonej według pierwotnej kalkulacji, co wynikało z dwóch podstawowych czynników. Oprócz robót związanych z wykonaniem wyżej wymienionej nawierzchni, zamawiający dodał w ramach kosztorysu powykonawczego nowe pozycje, zwiększając tym samym nakłady, a w konsekwencji także środki przeznaczone na wydatki, zrównując wartość kosztorysową ujętą w kosztorysie powykonawczym z pierwotną wyceną zakładającą większą powierzchnię wykonanych robót. Pierwotnie było 19 999,80, po zmianie 19 999,92, 12 groszy więcej. W konsekwencji, dokonując zmian polegających na zmniejszeniu odmiarów i zwiększeniu nakładów, łączny koszt po przeprowadzonych negocjacjach okazał się tożsamy w stosunku do pierwotnej wyceny. I teraz istotne. Wykonania dodatkowych prac nie potwierdza jednak kontrola przeprowadzona na miejscu wykonywania robót. To były tam dodatkowe roboty, pamiętam to, jak było to tłumaczone na komisji, bo ja o tym aneksie dowiedziałem się podczas wizyty czy spotkania tej komisji do spraw wyjaśnienia w dniu 20 października. Tam mnie zahaczono, czy widziałem też aneks. Powiedziałem, że nie widziałem, jestem zdziwiony jego faktem powstania, istnienia. Więc tam mi powiedziano, że tutaj coś wykrzaczano, gruz jakiś wywożono. Proszę Państwa, tu nie było żadnych, widzicie Państwo, jak ten teren wygląda. Waldemar Płomiński, powołując się na wyniki kontroli, poinformował, że zakres prac był znacznie mniejszy niż ujęto to nawet we wspomnianym aneksie do umowy. Łączna długość tej drogi, to jest z protokołu RIO, ustalona w miejscu oraz na podstawie dokumentacji przedłożonej w Urzędzie Gminy dla wskazanego wyżej odcinka nie przekracza 113 metrów. Przyjmując dodatkowo, iż jej szerokość mieści się w granicy 3,5 metra, całkowita powierzchnia drogi mierzona w metrach kwadratowych wynosi 395,5 metra kwadratowego i nie jest zgodna z obmiarem przyjętym przez kosztorysanta w kosztorysie powykonawczym służącym do wykonania tego aneksu 560 metrów. Powyższe podważa rzetelność procesu obmiarowego, a w szczególności jego realizacji w miejscu wykonywania wyżej pracy. Wszelkie wątpliwości wyjaśni bełchatowski sąd, do którego skierowany został akt oskarżenia przeciwko wójtowi i czterem innym pracownikom urzędu oraz spółki gminnej.